Nie wiem, skąd się to bierze. Może to jest też dyscyplina i hart ducha sportowców, ale jesteś kolejnym wysokiej klasy. No był tu chociaż Tomek Adamek, był Kuba Błaszczykowski, był Marcin Gortat. Czy ta skromność jest wyreżyserowana? Że ty wychodzisz, wyjdziesz ze studia i będziesz, wiesz, będziesz arogancki dla ludzi, będziesz pluł na ulicę, pokazywał faki z samochodu. Nie. Na pewno. Bo jesteś niesamowicie skromnym człowiekiem. Dziękuję. Ale to jest niebywałe, bo wiesz, no żyjemy w środowisku show biznesu, gdzie wypełnia to próżność i pustka. Znaczy, na pewno tak jak jestem tu, czy nawet jak rozmawiam z fanami, znajomymi, z rodziną, to staram się być zawsze taki sam. Ale kiedy cię odbije? Kiedy mnie odbije? No błagam cię, no. Bądź normalny. Nie, może jak mistrzostwo świata zdobędziemy. My? Mhm. Oj, to ci nie odbije.